okno zamknięte. O czym sobie dziś będziemy gadać? O jednym z największych błędów ludzkości. Ogólnie jako gatunek Homo sapiens, sprawdziłem przed chwilą w Wikipedii, datuje się nas, że mamy jakieś 190 tysięcy lat. No i dzisiaj ta nasza cywilizacja jest jeszcze dalej, czerpiąc znowu od przodków. No i patrząc na skali, to wyglądało tak, nie? Tak, powoli, powoli, a teraz fu. A na tej osi mamy co? To jak jesteśmy rozwinięci jako cywilizacja. Te ostatnie lata to praktycznie jest... Kolejny dzień za nami. Przed nami, nie za nami. Okno zamknięte. O czym sobie dziś będziemy gadać? O, nie wiem, czy to dobry tytuł, ale błędzie, jednym z największych błędów ludzkości, który moglibyśmy popełniać, po części popełniamy, ale po części też nie popełniamy. O co chodzi? Dowiesz się za moment. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to jest Excellent Work Vlog. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Rok 2020. No i co? I tak zastanówmy się, ile mamy czasu, ile jesteśmy czasu na świecie jako ludzie? Ogólnie jako gatunek Homo sapiens, sprawdziłem przed chwilą w Wikipedii, datuje się nas, że mamy jakieś 190 tysięcy lat, nie? Ogólnie cały moment zejścia z drzew trwał jakieś 2 miliony lat, tam po drodze były różne gatunki maści Homo erectus, Neandertal i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my jako sapiens jesteśmy tutaj od 190 tysięcy lat. Teraz zobaczmy, jak wyglądał nasz rozwój. To nie jest tak, że my zeszliśmy sobie tam z drzew, ewoluowaliśmy do Homo sapiens i jeździliśmy samochodami po świecie. No nie. Zobaczmy na przykład ostatnie 5 tysięcy lat. Weźmy takie 5 tysięcy lat. Wiecie, kiedy wynaleziono pismo klinowe? To takie jedno z pierwszych pism, z których tam gdzieś korzystali nasi przodkowie Sumerowie. Wynaleziono je, jak dobrze popatrzyłem w Wikipedii, 3,5 tysiąca lat temu. Przepraszam, przed naszą erą, czyli 5,5 tysiąca lat temu. Nie? Wynaleziono pismo, pierwsze takie jakieś tam szlaczki, wiedziaczki i tak dalej. Wiadomo, wcześniej żeśmy tam coś malowali, hieroglify i tak dalej, cuda na kiju, związane z jakąś tam próbą obrazowania tego świata na skałach. Nie? Chociaż hieroglify to chyba nie jest dobre słowo. Pomijmy te hieroglify, zostawmy te rysunki na skałach. Natomiast do czego dążę? No, już tłumaczę. Rysowaliśmy różne rzeczy, potem przeszliśmy do pisma klinowego. Jeżeli spojrzymy na tempo rozwoju nas jako cywilizacji, to im dłużej jesteśmy na świecie, to tym to tempo jest większe. Zobaczmy na przykład telefony, którym na przykład ja dla Ciebie nagrywam vloga. Pierwszy iPhone, 2007 rok. Mamy 2020. Trzymam w ręku telefon, który robi zdjęcia lepsze niż jeden aparat. Nie? Sprzed na pewno 5 lat. Mam 5 aparatów z tyłu i 2 z przodu. W ogóle jakiś kosmos. No i to się zadziało na przestrzeni 13 lat. Pierwszego iPhone'a. Nadal pewnie pojawia się w Twojej głowie pytanie, do czego Ty, Michał, zmierzasz? No już tłumaczę. Co ma wspólnego to pismo, te iPhone'y i to wszystko? No to, że im dłużej jesteśmy na świecie, tym jako cywilizacja rozwijamy się szybciej i prężniej. Tak? Ale dlaczego tak się dzieje? No bo zbieramy dziedzictwo naszych przodków. Po prostu. To jest jak kula śniegowa. Im kula śniegowa leci dalej na stoku, tym więcej śniegu ze sobą zabiera, bo ma większą, co? Powierzchnię. Tak. Podobnie działa nasza wiedza i te nasze zdobycze. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, to są tysiące, tak, tysiące lat wiedzy zdobywanej przez naszych przodków, przekazywanej nam. No to teraz pytanie, jak z tego skorzystać dziś, w XXI wieku, za naszego krótkiego życia? Co my możemy zrobić, żeby taką wiedzę nabyć? No, moim zdaniem, jeżeli mamy jakiś problem, to łatwiej jest skierować się do kogoś, kto ten problem już rozwiązał, niż szukać tej wiedzy na własną rękę. Tak, bo jeżeli mamy osobę, która jest gdzieś w jakimś miejscu i do tego miejsca doszła przez na przykład 50 lat zdobywania doświadczeń, to dużo prościej będzie udać nam się do takiej osoby i zapytać ją o nasze problemy, bo prawdopodobnie te problemy już miała. Mówimy, obracamy się w tej samej branży, nie? Niż samemu szukać rozwiązania. Właśnie dzięki temu mamy efekt skali. Dzięki temu pochłaniamy czyjąś wiedzę. Trochę na tej podstawie bazuje Mastermind, nie? Ten, do którego uczęszczam. Mam specjalistów z różnych dziedzin i się pytam o coś. Oni z tymi problemami się zderzają, więc czerpię od nich wiedzę zamiast samemu szukać, nie? Dzięki temu zaoszczędzam czas. I teraz, po co mi ten czas? Ano już tłumaczę. Właśnie dzięki temu, że możemy przekazywać sobie wiedzę,
tę najistotniejszą i uczyć się na cudzych błędach, jesteśmy w stanie w czasie naszego karierowego życia przeżyć więcej niż jedno życie, jeśli można tak powiedzieć. Czyli jeżeli my odpowiednio szybko będziemy pozyskiwać wiedzę, jesteśmy w stanie w czasie tego naszego życia zajść karierowo, nie wiem, jak zwał, tak zwał, finansowo, sukcesowo, dowolne słowo tutaj podstaw, dalej. Dlaczego? No bo korzystamy z tego, co ktoś już wcześniej gdzieś tam przeżył i przeszedł, nie? Korzystamy z tego jego doświadczenia, z tych błędów, które już popełnił, nie? Jeżeli powiesz mi, że to, co mówię, nie ma sensu, no to prawdopodobnie oglądasz mnie teraz na komputerze, który powstał właśnie dlatego, że ktoś komuś przekazywał wiedzę, że było coś takiego jak pismo, że powstały książki, z których ludzie mogli się uczyć i przekazywać sobie tę wiedzę. I wiadomo, że to nie dzieje się w sposób optymalny. Co to znaczy w sposób optymalny? To nie jest tak, że my zawsze w każdej jednej sytuacji i kwestii udajemy się do specjalisty albo czerpiemy wiedzę ze źródła, które da nam wiedzę w sposób najszybszy. To nie jest optymalne, nie? Natomiast w idealnym świecie tak by było. W idealnym świecie rozwijalibyśmy się jako społeczeństwo jeszcze szybciej, bo o co tutaj w tym wszystkim chodzi? No, jeżeli głębiej się nad tym zastanowić, to właśnie o przekazywanie wiedzy. Wiedza jest kluczem do miejsca, w którym jesteśmy dziś w 2020 roku. Jest kluczem do tego, że nie... Co robimy? No nie siedzimy dalej w jaskiniach i nie rysujemy sobie tam patykiem po tych jaskiniach, nie? Właśnie dzięki temu, że przekazujemy sobie wiedzę. I na początku działo się to bardzo wolno. Dlaczego działo się to bardzo wolno? No dlatego, że nie, że był problem z przekazywaniem tej wiedzy, szczególnie też na dalekie gdzieś tam dystanse. No nie było książek 10 tysięcy lat temu, nie? Dlatego ten nasz rozwój był taki powolny, nie? Poza tym też tych pokoleń było mniej. Gdybyśmy spojrzeli sobie od momentu, kiedy powstał Homo sapiens, czyli 190 tysięcy lat temu, do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli tutaj na przestrzeni tych 190 tysięcy lat, zwróć uwagę, że pismo i ekstremalnie szybki rozwój to jest ostatnie 5 tysięcy. To 185 to był jakiś tam powolny rozwój. Powolne zdobywanie czegoś tam. Dlaczego to tak eksplodowało? No, zmieniły się nam potrzeby, zaczęliśmy uczyć się szybciej i potrafiliśmy sobie w efektywniejszy sposób tym samym przekazywać wiedzę. Powstały cywilizacje. No i dzisiaj ta nasza cywilizacja jest jeszcze dalej, czerpiąc gdzieś tam znowu od przodków. No i patrząc na skali, to wyglądało tak, nie? Tak, powoli, a teraz fu. I to jest skala, tutaj mamy czas na tej osi, a na tej osi mamy co? To jak jesteśmy rozwinięci jako cywilizacja. Te ostatnie lata to praktycznie jest pik, nie? Te ostatnie, nawet ostatnie 100 lat, może nawet ostatnie 50 lat. Rozwijamy się bardzo szybko jako cywilizacja. Odkładamy na bok kwestie związane z tym, jak to działa na naszą planetę. Natomiast chodzi mi o to właśnie, żeby przekazać Ci taką, myślę, bardzo ważną myśl. Uczmy się od ludzi, którzy są już w miejscu, w którym chcielibyśmy być, bo dzięki temu zaoszczędzimy masę czasu. A czas to jest najcenniejsze, co mamy na tej planecie. Tyle z tej strony, to był Excellent Work Vlog. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!